Dzień Boże, coś wam powiem. Z prześladowcy stał się nawróconym. Z tego, który ma władzę, przemienił się w sługę i orędownika Chrystusa. To wydarzyło się w życiu świętego Pawła i pewnie wielu innych świętych. Może i nam jest taka przemiana potrzebna, byśmy stali się takimi gorliwymi obrońcami Kościoła i Chrystusa. Jak podaje nam papież Benedykt, nawrócenie świętego Pawła dokonało się dzięki spotkaniu Chrystusa Zmartwychwstałego. To właśnie spotkanie odmieniło całkowicie jego egzystencję. Na tym polega jego i nasze nawrócenie, we wierze, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. Właśnie zmartwychwstanie przypieczętowało dar wiary. Gdy Chrystus nauczał, pozyskiwał słuchaczy i uczniów. Gdy był krzyżowany, wielu uciekło ze strachu i ciemności, która ich ogarnęła. Po zmartwychwstaniu pojawiło się w nich wiele pytań i wątpliwości. Ale gdy ujrzeli Chrystusa żywego, wszystko w nich również odżyło. Nabrali pewności. Jednak jeśli głosić Ewangelię brzmi lekko, ale w realizacji jest bardzo ciężkie. Każdego dnia szukamy znaków obecności Boga. Często odnosimy wrażenie, że nie jesteśmy przez Niego wysłuchiwani, choć obiecywał być z nami na wieki. To jednak tylko złudzenie, że zostaliśmy pozostawieni samemu sobie. Jezus jest obecny przez przepowiadanie, Ewangelię, Eucharystię. W tym właśnie jest namacalnie obecny. Dzisiaj Pan Jezus mówi do ciebie i do mnie, że jeśli wierzymy Jego Słowu, to jesteśmy zobowiązani, upoważnieni i posłani, by czynić to samo we współczesnym świecie. Zapewne zadajesz sobie pytanie, jak mam to czynić, skoro nie jestem uczonym teologiem? Pismo Święte wydaje mi się obcą księgą, choć czytam je i próbuję zrozumieć. Posłanie to nie jest tylko jednorazowa akcja. To wnoszenie światła Ewangelii w szarzyznę, zwyczajność i przeciętność każdego dnia. Głoszenie Ewangelii to codzienne branie na swoje ramiona krzyża i naśladowanie Chrystusa. Tak jak uczynił to święty Paweł. Chcąc tak żyć, muszę wprowadzić zmiany. Mikołaj Gogol twierdził, że nie można głosić Słowa Świętego, nie uświęciwszy przedtem choć trochę własnej duszy. Nie da się więc głosić Chrystusa, kiedy nie udało mi się Go spotkać w Słowie i codzienności. Jezus, wybierając prostych uczniów, codziennie, nieustannie ich pouczał, jak powinna wyglądać ich droga naśladowania Go. Ich nauczaniu towarzyszyły różne znaki. Dziś głoszenie Ewangelii dalej się odbywa. Trzeba by się zapytać, jakie dziś znaki potwierdzają naukę przez nas głoszoną. A jeśli tych znaków nie dostrzegamy, to czyja w tym wina? I czy to nie powoduje, że wiara nasza jest dziś słaba i powierzchowna? Podejmując współpracę z Bożym Duchem, przestajemy być niedowiarkami. Sam Pan powiedział, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Potępienie nie przychodzi jednak od Boga, lecz wychodzi z nas, bo ciągle to robimy wobec siebie i wobec innych. Jeśli uwierzymy w miłość, która nikogo nie potępia, sami przestaniemy tak postępować. Kto wierzy w Ewangelię, uczy się miłości i życia w niebie. Będąc świadomymi tego, co otrzymaliśmy od Boga, zrozumiemy nakaz, jaki otrzymaliśmy, by podjąć się misji apostolskiej. A najlepszym głoszeniem Ewangelii jest własny przykład i życie nią, gdy inni wiarę zgubili.